Hej, cześć, witam Cię serdecznie. Jeśli oglądasz ten materiał i jesteś osobą, która interesuje się treningiem, fizjoterapią, motoryką, czy też treningiem może również medycznym, jeżeli tak, to na pewno jesteś kimś niebywałym, bo lubisz się uczyć, a rozwój jest numerem jeden w moim serduchu, więc świetnie, że tu jesteś, bo dzisiaj będziemy mówili na temat ACL-a i szeroko pojętej anatomii więzadła, dlaczego dochodzi do zerwania, czemu również kobiety są niestety bardziej predysponowane do urazu oraz na jakie stopnie możemy podzielić tą kontuzję w oparciu oczywiście o badania, również o zdjęcia z rezonansu magnetycznego, czyli w bardziej praktyczny sposób przedstawię Ci to, jak wygląda z mojej perspektywy. Na tej i na wiele innych pytań odpowiem właśnie w tym materiale. No i dobra, to zacznijmy. Dziś na warsztat chcę Wam przedstawić kilka ciekawych faktów na temat więzadła krzyżowego przedniego. Jakoś ostatnio się uwziąłem, ponieważ mam pielgrzymki klientów, którzy są przed rekonstrukcją, po niej lub będziemy działać bardziej na zasadzie leczenia zachowawczego. Nie wiem, czy wiesz, ale więzadło krzyżowe przednie to najczęściej tak w skrócie jest opisane takimi trzema prostymi literkami, czyli ACL. Jest to kluczowa struktura w stawie kolanowym i naprawdę warto sobie zdać z tego sprawę, że owe więzadło obecnie jest nawet jedną z najczęściej badanych struktur układu mięśniowo-szkieletowego, a nasza wiedza na ten temat z dnia na dzień, można by powiedzieć, ciągle rośnie i coraz to nowe badania wchodzą. Ja sam na komputerze kupę wykupionych badań naukowych i dzięki temu mogę również Wam przedstawiać najnowszą wiedzę obecną na rynku międzynarodowym. Mimo to jakby jego definicje anatomiczne i implikacje chirurgiczne pozostają przedmiotem dyskusji wielu klinicystów i badaczy, co więc sprawia, że więzadło jest tak wyjątkowe i intrygujące. Ja znalazłem kilka takich ciekawych perełek, które chcę Wam dzisiaj przedstawić i również na początku powiem Wam troszkę o anatomii tego więzadła. Więc ACL jest takim wewnątrzstawowym, ale pozastawowym pasmem gęstej tkanki łącznej. Proksymalnie będzie się przyczepiał do dołu na tylno-przyśrodkowym brzegu kłykcia bocznego kości udowej i jeśli przebiega, najczęściej przebiega skośnie, to w kierunku przednio-przyśrodkowym pod względem dystalnym i przyczepia się właśnie dystalnie do dołu międzykłykciowego przedniego na plato piszczeli kości piszczelowej. Z takich tutaj również podstawowych informacji to można wywnioskować, że taka wartość długości ACL-a waha się najczęściej między około 22 do 41 mm, a uśredniona wartość dla naszej populacji wynosi mniej więcej około 32 mm. Szerokość ACL-a waha się w okolicach od 7 do 12 mm i kształt przekroju poprzecznego ACL-a nie jest regularny. Zmienia się wraz ze zgięciem w stawie kolanowym, ale jest na ogół większy w kierunku przedniotylnym i zwiększa się od kości udowej do piszczeli. Środkowa część więzadła jest najwęższa w porównaniu z innymi miejscami przyczepu, dlatego też jak dochodzi do zerwania, to właśnie w tym rejonie, a obecnie na załączonych obrazkach możecie zobaczyć, jak ten obszar w ogóle przebiega w stawie. I tutaj widzimy piękne obrazki, które nam przedstawiają, jak te więzadło przebiega, jak się również obraca właśnie od piszczeli do kłykci kości udowej, więc anatomia więzadła dzieli się również na takie dwie wiązki, wstążki, takie funkcjonalne. Jakbyście chcieli gdzieś więcej nawet poczytać, to się nazywa tak zwane FB, nie mylić z Facebookiem, tylko Functional Bundles. I większość autorów badań uznaje, że ACL składa się z dwóch funkcjonalnych takich pęczków. Pierwszy to jest przednio-przyśrodkowy, czyli to jest tak zwane AM, czyli anteromedial, i tylno-bocznego pęczka, czyli PL, nie mylić z PLN-ami, gdzie to jest posterolateral. Istnieją jednak również takie sprzeczne dowody, że ludzie będą się teraz kłócić, że podział ACL-a to nie są tylko dwa pęczki, ponieważ również możemy wyodrębnić trzeci pęczek, czyli pęczek pośredni. Głównie w badaniach, jak i w większości atlasów anatomicznych możecie zobaczyć właśnie dwa, AM i PL. Czyli te dwa główne pęczki zostały nazwane zgodnie z ich taką względną pozycją anatomiczną. W miejscu przyczepu po prostu do kości piszczelowej. Wiązka przednio-przyśrodkowa, czyli ta taka ala pomarańczowa, co teraz Wam się wyświetla na obrazku, jest przyczepiona do przednio-przyśrodkowej części nasady kości piszczelowej, a wiązka tylno-boczna, czyli bardziej ta niebieska mniej więcej, nie wiem, jestem facetem, więc mam różne kolory, więc powiedzmy, że to jest niebieski.
Na obrazku widzicie, że to jest tylno-boczna część nasady. Oba pęczki wykazują różne wzorce do zmian długości i w całym zakresie ruchu kolana, podczas na przykład wyprostu stawu kolanowego, to ta wiązka tylna, czyli PL, jest napięta, a przednia AM jest umiarkowanie luźna, czyli podczas zgięcia kolana wiązka tylno-boczna ulega rozluźnieniu, a wiązka, czyli ten pęczek przednio-przyśrodkowy, zaciśnieniu. ACL jest głównym ograniczeniem dla przedniej części kości piszczelowej, czyli tutaj mówimy o translacji, oraz wtórne ograniczenia rotacji wewnętrznej kości piszczelowej. Oba te pęczki odgrywają bardzo ważną rolę w zapewnieniu przedniej i rotacyjnej stabilności mechanicznej dla stawu kolanowego. No i cóż można byłoby więcej powiedzieć, takim kolejnym mega ciekawym zagadnieniem w ACL-u jest urazowość, ponieważ tutaj szacuje się, że rocznie na całym świecie dochodzi do ponad 2 milionów urazów ACL-a. Jakbyśmy popatrzyli sobie na kolano, to prawie co drugi uraz kończy się właśnie kontuzją związaną z więzadłem krzyżowym przednim. Badania tutaj pokazują w bardzo prosty sposób, że 46% urazów kolana to jest właśnie ACL, a częstotliwość występowania urazów będzie się różniła oczywiście w zależności od populacji, od tego, jakie sporty wykonujesz. Czasami czy one są kontaktowe, niekontaktowe, jednak niektóre też pokazują, że to jest praktycznie porówno, ale u nas w naszym kraju, w Polsce, jest to średnio około 68,6 kontuzji na 100 tysięcy osób. Czyli mniej więcej u mężczyzn na średnio wychodzi 81,7, a u kobiet 55,3. Najwięcej zerwań u mężczyzn dochodzi mniej więcej w wieku około 19-25 lat, bo aż tutaj mamy w okolicach 241 kontuzji na 100 tysięcy osób, a kobiety bardziej są predysponowane w wieku 14-18 lat, bo mamy w okolicach 227-230 kontuzji na 100 tysięcy osób. I zobaczmy, skoro ACL jest tak ważny, zrywa się niesamowicie często, no to pytanie, zgaduj, gdzie złota kula, to czemu nie jest lepiej zabezpieczone? I można by zadawać pytania, czy realnie jest jakoś super ważne, no bo mózg chroni czaszka, klatkę piersiową, osłania płuca i tak dalej, razem z żebrami i serducho też jest w środku. No to umówmy się, skoro tak często dochodzi do urazu, czemu nas bardziej nie zabezpieczyli? Na pewno w takich następnych materiałach jeszcze opowiem na te pytania troszkę mocniej, ale reasumując, można by powiedzieć, że zgodnie z badaniami, jakie znalazłem, to wychodzi, że 1 na 3,5 tysiąca osób najczęściej zrywa ACL-a. Więc jakbyśmy chcieli spojrzeć właśnie teraz na te zdjęcie MRI, tutaj mniej więcej, to bardzo łatwo można od razu wychwycić zdrowe kolano kontra te bardziej uszkodzone. No i mamy 4 stopnie uszkodzenia ACL-a i tutaj od razu Wam zamieściłem obrazek, jak to wygląda. No i oczywiście im dalej z uszkodzenia, no to oczywiście, że gorzej. Jeżeli chodzi o urazy, jakie mamy 2 rodzaje. Pierwszym z nich to jest całkowite uszkodzenie i dochodzi najczęściej do 75% osób, które już uszkodziły więzadło. Czyli 75%, gdzie dochodzi w ogóle do uszkodzenia, to jest całkowite, a 25% to jest tylko częściowe. I najczęściej możemy spotkać się z tym, że zrywa się przednio-przyśrodkowy pęczek, czyli jak pamiętacie, ten pomarańczowy. Statystyki są tutaj zatrważające, ponieważ jak zerwiemy ogólnie te więzadło, to 75% u nas osób decyduje się na zabieg. A z ostatniego materiału już wiecie, iż nie każdy w ogóle potrzebuje operacji. Więc bardzo serdecznie zapraszam Cię, byś zobaczył ten oto tutaj materiał, który chyba się ukaże w tym rogu. Tak, mniej więcej w tym rogu powinien się ukazać, więc kliknij i zobacz, co badania i ja na ten temat myślę, że to jest operujemy, czy bardziej może ćwiczymy i leczymy zachowawczo. Więc dalej idziemy z tym materiałem i jeśli jesteś osobą młodą, poniżej 18 roku życia, to statystycznie 98,3% osób poddaje się rekonstrukcji. Proporcja występowania ACL injuries wśród kobiet, na przykład sportowców, co ciekawe, jest o 1,5 razy wyższa niż na przykład u mężczyzn. I teraz Ci powiem dokładnie, od czego to zależy. Ogólnie związane jest to z tym, że kobiety mają większy kąt ku w stawie kolanowym oraz większe predyspozycje przez to do kolana tak zwanego koślawego, czyli valgusa. To, na co również warto zasygnalizować, w jakim kierunku powinniśmy pójść, to szczególność, jeżeli mówimy o więzadle krzyżowym przednim, to taki fakt, że dostępność również występuje estrogenów, czyli może modyfikować aktywność enzymów odpowiedzialnych za sieciowanie kolagenu. No i tutaj właśnie kobiety troszkę mają inaczej. Największe stężenie estrogenu obserwujemy w okresie mniej więcej przedowulacyjnym i w trakcie owulacji.
Na załączonym schemacie przedstawiam Wam model wahania hormonów w cyklu. Mniej więcej w połowie powinniście zobaczyć, że występuje taki pik stężenia estrogenu, czyli jest najwyższa wartość tego hormonu. Więc jeśli, moje drogie kochane panie, jesteście na antykoncepcji hormonalnej, to Wasze stężenia hormonów wyglądają w ten sposób. Mniej więcej konstans, tylko delikatne odchylenia wartości są. Dlaczego mówię o hormonach? Ponieważ w zależności od tego, jaką mamy dyspozycyjność estrogenów, takie też będzie ryzyko kontuzji ACL-a. Najczęściej dochodzi do incydentu związanego z ACL-em, jeżeli obserwujemy właśnie kobiety w okresie okołoowulacyjnym, czyli wtedy, gdy wybija estrogen maksymalnie w górę. A z fizjologicznego punktu widzenia wiemy, że dostępność estrogenów zmniejsza maksymalną aktywność enzymu odpowiedzialnego za proces sieciowania kolagenu, czyli jedno z drugiego wynika. Estrogen nisko, aktywność enzymu słaba, a o tym enzymie to nic innego, ten enzym to się nazywa po prostu oksydaza lizylowa, o której mówimy prościej, ona ma zadanie wzmacniać stawy. Więc jeżeli estrogen jest wybity, oksydaza lizylowa jest wybita i staw, w podłogę wtedy jest wybita i staw no nie jest aż tak dobrze wzmocniony, ponieważ nie jest dobrze sieciowany kolagen, czyli nie jest dobrze wyprodukowany. Jak widzisz, to są oczywiście moje przemyślenia wzięte z praktyki, jak i również szanowanych przeze mnie badań, do których mam taki naukowy sentyment. Jeżeli uważasz, że taki materiał i inne, które dla Ciebie produkuję, są dla Ciebie wartościowe, to zostaw komentarz, udostępnij screen, udostępnij ten materiał i oznacz, że daję bezpłatną, wartościową wiedzę. Dzięki temu więcej osób dowie się, jak można w ciekawy sposób poprowadzić kogoś funkcjonalnie, czy też swoje ciało, swojego klienta i wejść zdecydowanie na wyższy poziom sportowy. Chciałbym również znać Twoją opinię, więc podziel się w komentarzu poniżej i zaproponuj inne materiały, które z przyjemnością na Ciebie nagram, które będą dla Ciebie wartościowe pod względem wiedzy merytorycznej. Jeśli wyciągnąłeś z tego materiału coś, co zmieni Twój trening, to podziel się tym, oznaczając mnie nawet w instalacji. Zobaczcie, ja również dzięki temu nagraniu się zmieniam i kolejno osoby chcę zmieniać, na przykład Was, ponieważ będziemy sobie wyznaczali cele, które są zamierzone, zaplanowane i chcę, żebyśmy wspólnie razem je osiągali. Wy mam nadzieję również się zmieniacie dzięki tym materiałom i dzięki, że tu jesteście. Podzielcie się Waszą opinią, bo również jestem mega ciekawy, jak Wam to w ogóle pomaga i powiedziawszy to, pozostaje mi się tylko i wyłącznie pochylić, podziękować i zaprosić do kolejnych materiałów, a najprawdopodobniej kolejne będą za tydzień. No i polecić się Wam na przyszłość. Po to, byśmy tworzyli bardziej świadome społeczeństwo i tworzyli bardziej świadomego człowieka poprzez propagowanie i tworzenie oczywiście niezbędnych, fachowych narzędzi zmiany osobistej i zawodowej jako trener, fizjoterapeuta i tak dalej. Więc bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam, do następnego razu. No i cóż mogę więcej powiedzieć? Ściskam Sherlock, a jeżeli jakieś macie pytania, to just let me know. Trzymajcie się.